wyznacz trasę do Międzynarodowe Targi Poznańskie. Nawigacja do Międzynarodowe Targi Poznańskie. Tak wygląda nowa trasa S7 z Warszawy do Tarczyna. Na razie jest to pustka, bo jeszcze nie wszystkie odcinki są oddane. Później będzie ta droga leciała na Radom, na Kielce, na Kraków, także cały ruch do Warszawy z południa Polski będzie tędy wpadał. Kupiłem w aplikacji bilet wirtualny. O, nie ma bramek. Tak powinno być na każdej autostradzie w Polsce. Opłata winietką albo wirtualną i koniec bramek, ale tam wiem, że jeszcze czyhają bramki na nas i będziemy płacić. Jesteśmy w Poznaniu. 302 km za nami. 2,24 jechaliśmy. Spalanie 7,6. Stało 9 km na miejsce. I fajne są te opłaty za autostrady u nas, bo pierwsze 100 parę kilometrów jest bezpłatne. Potem 100 km się płaci aplikacją. 9,90. A ostatnie 60-70 km dwie bramki po 26 zł, czyli 52. Ja tylko się zastanawiam, jak ludzie z zagranicy się w tym wszystkim połapują, bo mi jest ciężko. Cześć, witajcie z mglistego Poznania. Przyjechaliśmy tutaj na targi Caravan Saloon. Idziemy szukać przyczepy kempingowej, a w zasadzie to rozejrzeć się, pomacać i co? I pomacać głównie, bo zdjęcia oglądaliśmy w internecie. Zaparkowaliśmy na galerii i nie wiemy, gdzie iść. Krążymy w koło i szukamy wejścia. Dobra, chyba trafiliśmy. Sporo ludzi tu wchodzi. Wyjście wschodnie. Mam nadzieję, że to tu. Myślimy się? To się pcha? Czy ciągnie? Pchaj! Chyba dobrze trafiliśmy, bo stoją jakieś kamperki. A przedmiotem naszego zainteresowania dzisiaj będą przyczepy do 1000 kg dopuszczalnej masy całkowitej. Bo tylko coś takiego może ciągnąć nasza kijanka. Więc skupiamy się głównie na maluszkach. Idziemy. A może taki kamperek? 9-metrowy. Jedyne 310 tysięcy. Euro. Aha. Netto. Hymer, hymer. Jeśli hymer, to tu gdzieś powinna być ryba, która może nas interesować. To jest ciekawy produkt. Hymer Touring. Rozmiar 300, bodajże 90, mieści się w wadze do 1000 kg. Natomiast, no nie wiem, czy będę... Nie będę tam teraz chodził, bo jest kupa ludzi, ale... Kiedyś już byłem w tej przyczepie, dach jest rozkładany. W zasadzie jest takie wrażenie, że wszystkie meble kończą nam się pod pachą. Teraz mam kamerę na wysokości oczu. Można wyglądać przez daszek, a tu jest toaleta. Robisz tylko hop. Skreśliliśmy tą przyczepę z naszej listy. O, zobacz. To jest ten Lublin, co go mijaliśmy, jak jechaliśmy do Austrii. Co mówili chłopaki, że do Albanii jadą z Łombolem. Kamper Lublin. On już na stałe jest złożony, nie da się go wyjąć. Tu znowu rybowe przyczepki. Idziemy dalej szukać innych.
jest jedna z potencjalnych przyczep, które nas interesuje. Jest to turecki produkt Carpento. Bardzo oryginalna budowa, taka trochę zgniczonej piłeczki tenisowej. Zaraz zajrzymy do środka. Wypuszczalna masa całkowita 750. Aha, to jest 360, a ta wersja bez tylnego łóżka to jest 310. Nam tylne łóżko niepotrzebne. Tylko tutaj jakoś jest. Tak, bo tu jest chyba 1,85 m. Zlewik. Kuchenka. Co jest fajne w tej przyczepie, to system rozkładania łóżka, który nie ma żadnej nogi, tylko taką podpórkę. I łóżko tak się opuszcza na dół, składa poduchy i mamy widok na całą okolicę przez te piękne okno. Albo na jakąś panią. Dywaneczka. Spora szafka. Co jest ciekawe, zbiornik na wodę jest pionowo, dosyć wysoko, ma pojemność, z tego co pamiętam, 70 litrów. Tu mamy ubikację, nie kasetową, w standardzie nie ma kasetowej. Jest brodzik, ale nie ma prysznica z ciepłą wodą. I w cenie 69 tysięcy za 310 nie ma też ogrzewania. Prawie się mieszczę, to nie wiem ile ma wysokości, 1,85 m bodajże. Kosmiczna jest ta przednia szyba. Tu mamy jakąś nowość od niewiadowa. Nazywa się N-Cross Mini. Wygląda trochę jak N-Sport. Natomiast widać już, że są inne okna. DMC 750, o to nam chodzi. Jaki tu mamy układ? Układ jest czteroosobowy. Długość 293 cm w środku. 290. Dobra, wchodzimy. Łóżeczko. Zintegrowana kuchnia ze zlewem. Pod spodem lodówka. Tu mamy łóżeczko kolejne ze stolikiem, a tu zapewne skrzynka. Tak jest. Kasetowa toaleta. Niestety się nie mieszczę w tej przyczepie na wysokość. Chyba, że tu, o! Bardzo małe są te szafeczki na górze. I kąt ich otwarcia jest taki dosyć też mały, więc to takie, nie wiem na co to może być, na skarpetki. No tak bardzo kompaktowa przyczepka. Się siedzi. Zobacz na to. Też od niewiadowa jakiś kosmiczny pocisk. Co to jest? Jakaś towarówka? Stolik. Tu pewnie łóżeczko. A i to wszystko? Jakaś toaleta, kuchnia, coś? Tam z tyłu coś jest. A, czyli to jest taki a la teardrop. Dobre rozwiązanie, jak się jeździ w miejscach, gdzie nigdy deszcz nie pada. Bo żeby dostać się do kuchni, no to trzeba wyjść na zewnątrz. Nie ma toalety. Czyli taki klasyczny teardrop. No i jest. Zapiekana. Idziemy do zapiekany. Czyli niewiadów.
126E bodajże. Nie znam się na oznaczeniach, ale chyba E, bo N-ki to są większe. Kolejka jest. Poczekamy. 126ET. Długość wewnętrzna 270 na 94. Łóżko 122 na 1,84 m. Zaraz wejdziemy do środka, zobaczymy. O. Dobra, wchodzimy. Wchodzimy, jak głowa. No jak jest otwarty dach, to się głowa mieści. Ale wszystko jest takie jakby w pomniejszeniu. Kuchenka dwupalnikowa, walka, lodóweczka. Są szafki. No i jeszcze łazienka się zmieściła, tylko ja mam tu oczy, a tu jest górny próg łazienki, więc generalnie... Nie, oj. Od razu można załatwiać potrzeby i podziwiać okolice. No bardzo mała jest, powiem. W ostatnim kamperze, jakim byliśmy, moja głowa cierpiała non-stop, bo było wszystko na 1,80 m poprzeczki, więc tutaj by było jeszcze gorzej. No kanapa widzę standardowa, jak w tamtej, tu jeszcze szafeczka, ale jak ktoś ma 1,70 m, no to czemu nie? Widzę, że ta przyczepa wzbudza wielki entuzjazm wśród wszystkich zwiedzających. Wszyscy są uchachani, jak tu wchodzą. No i jest kolejka, żeby tu wejść. Część ludzi chodzi, żeby przypomnieć sobie lata 70. i 80. Bo ta przyczepa, nie wiem ile lat temu została wypuszczona. Skorupa tej przyczepy, no tak obstawiam, że z 50 lat temu, bo ja nawet miałem epizod jakieś 30 lat temu spania w tej przyczepie. Źle nie wspominam. Dobra. Idziemy dalej szukać przyczepek. DMC 750 Sideway Plus. Chyba to model jest, nie wiem. Czy producent. Taki terenowy, wyprawowy teardrop. Czyli klasyka, w środku łóżeczko z szafkami. No i na górze jeszcze namiot. Tam koty wymieszkały na górze. A to co? To chyba nie na sprzedaż już. Profesjonalna odbudowa zabytkowych przyczep. No właśnie. Na sprzedaż. Jakiś pojazd z Jetsonów chyba wygląda jak łódka zabudowana z kołami. Sealander. Ciekawy koncept. 25 tysięcy euro za łódeczkę. Fajne tam w środku, słuchaj, lodóweczka. To jest fajne. Łódeczka, która jest przyczepką, ma silnik. No ciekawe. A to już kiedyś widziałem na polach kempingowych. Zabudowa pick-upa. Mamy pick-upa, możemy sobie postawić tam przyczepkę, taką zabudowę. Nie jest to nic wielkiego, ale przestrzeń jest niezła. Wielkie łóżko. Dużo miejsca nad głową. Salonik, kuchnia, łazienka. Nie, sporo jest miejsca. Ewa, musimy pick-upa kupić. Jest coś małego z firmy Tomplan. Model Tommy. Tommy TK30. 750 kg, 305, 75, a netto. Dobra, wchodzimy.
750 przede wszystkim. To jest ekstra. Spora kuchenka. No i jest blacik. To mnie najbardziej boli w kamperach, że jest zlewik, jest kuchnia, a już nie ma blatu. Jest lodóweczka. Tu jakieś szafki. No tutaj wysokość wchodzi ręka. Jak jest ładna łazienka, to ta przestrzeń się troszeczkę mniejsza, taka się wydaje. Ale zdecydowanie bardzo. Jest kasetowe WC. Okienko, żeby sobie patrzeć na ocean. Całkiem spory brodzik. No i łóżko. Potężne. Tutaj od biedy to 4 osoby wejdą. Nie wiem, jaka jest szerokość, ale tak na oko ze 2 metry. Wygodne siedzonka, szyba. Fajna, fajna. Trzeba obadać temat. Firma Tomplan. Tomi TK30 73. A, tu jest cena targowa 65. To jest to wersja bez łazienki. Tu widzę jakiś hamaczek. Pewnie stolik na dole, kuchnia. Łóżeczko dwuosobowe. Używanie truma. Spora szafa. Ciekawe, ciekawe. Bardzo miły pan nam tutaj poopowiadał o tych wszystkich produktach firmy Tomplan. Wydaje się to niezłą konkurencją dla Niewiadowa, szczególnie ten modem, no do Niewiadowa N-Sporta, N-Crossa. Nie dość, że wygląda podobnie, to wydaje się taki bardziej przestronny w środku. Przeszliśmy do następnej hali. Zawiało historią lekko. Wow, zobacz jaki robór. Jak byłem małym dzieckiem, to taki stał u mnie na osiedlu. Nie powiem, w którym to było roku. Trochę wygląda jak niewiadówka, ale jakaś przydługa. N126N Special. Gdzie jest Ewa? Gdzie jest Ewa? Zgubiłem Ewę. Gdzie jest Ewa? Malchance. Dla malchansów została stworzona przyczepka niewiadówka zwana zapiekanką. Ponoć. Nie znam się, ale się wypowiem. Tak mówią na mieście. Jest chyba 2 razy większa od niego. Ale perełka. Te przyczepki Tomi zaczęły mnie prześladować. Nawet przez okno już je widzę. Tu ludzie śpią. Jest 11, sobota, odpoczywają po piątku. To chyba powinniśmy kupić, chyba powiesić sobie w szafie, bo tam jest całe futro naszych kotów. I przed nami Hobby Beachy. Przyczepa, nowy koncept marki Hobby. Zupełnie inny niż wszystkie przyczepy. Taki designersko wyhypowany trochę. Zupełnie inna buda niż inne przyczepy i zupełnie inne wyposażenie, bo wyposażenie jest mega, mega skromne. To jest największy model, 450 DMC 1000 kg. Cena brutto, wyposażenie, aha, czyli z daszkiem 86 tysięcy złotych. Na wyposażeniu brak ogrzewania, brak prysznica, brak kuchni, ale mega, mega przestrzeń, mega wielkie łóżko, dużo blatów i oryginalny design.
tu jest kuchnia z zlewem, bez kuchenki, ale jest spora lodówka szufladowa. Na górze cztery szafki. To jest zastanawiający patent. Nie ma drzwiczek, tylko takie uchwyty. O, ups. Ups. Też się tak średnio wyjmuje. Muszę stracić paznokcie. W szafie mamy miejsce na toaletę, ale toalety nie ma. Trzeba sobie dokupić. Jest bardzo dużo miejsca w lusterku. Oprócz blatu w kuchni jest jeszcze tublat i łóżko z potężnym stołem. Wygląda trochę jak wagon metra. Generalnie z tego, co słyszałem, ludzie wchodzą i patrzą. Mówią, o, nie ma kuchni, o, nie ma łazienki, dobra, spadamy. Więc widać, że hobby celuje tym produktem w niszę ludzi, którzy nie potrzebują zbytnich luksusów, ale cenią wygląd. No, wygląd rzecz subiektywna, nie każdemu musi się podobać. No, przestrzeń jest, jakby to powiedzieć, przestrzenna, duża, ale zobacz. Masz takie, musisz to odpiąć, nie? I te cyngle tutaj, chyba że to na bok można, o, i wtedy sobie. No, bo w tą stronę. Można? Tylko nie wiem, jak to z kamerą ciężko. Zaprezentuj. A, tu jeszcze jest jakiś... Ja mam lekką klaustrofobię, więc to, że tu jest tyle miejsca nad głową, nie wiem, to jest ponad, to za 2 metry pewnie jest. To mi się podoba, natomiast no, trzeba przemyśleć ten brak wyposażenia i jak go zrekompensować. Mandat dostałaś? Tak. O, na 4000, 4 koła mandat. Kolejny 8-tonowy autobusik od Concorda. Milion 900 tysięcy. I dotarliśmy do stanowiska Niewiadowa. Model N-Cross. Mieści się w naszym budżecie wagowym, bo DMC ma 1000 kg. NTL albo NT Sprint. To jest DMC 750 do 1000, WC prysznic z termą 73 tysiące złotych. Milimetry jest prosty, jaka jest. Czy jest lepsza izolacja? Chcesz nam powiedzieć, że to nie jest... Fenka, łódeczka, łazieneczka. Całkiem spora łazieneczka, bym powiedział. W tej jakby takiej konfiguracji, ale staram się czytać, tak? No widzisz, za dużo urosłaś. Tu jest szafa. Nie mają toalety. Spora. Tu już są większe szafki niż w tej skorupce. O, już się walnąłem w to. Niż w tej... N-sporcie, tak? O, widziałeś? Ale też się tak otwierają słabo. Widziałeś? Sobie... Szerokość wydaje mi się, że 1,90 m. Wyciągnij nogę. No nie zmieścisz się. Po co taka rosłaś? Za mało paliłaś. A tu jest jakaś nowość od Crossa. N-Cross Max. Tego jeszcze nie widziałem na stronie. N-Cross Max, ilość osób 2 plus 3, 5 osób. DMC 1300. Wchodzimy do N-Crossa Maxa.
po prawej stronie mamy duży stół z kanapą. Tutaj mamy jadalnię. Duża kuchnia. Łóżko piętrowe. Dwuosobowe. O, jaka lodówka wielka. Toaleta. Kasetowa z prysznicem. A tu pewnie szafa. Tak jest, wielka szafa. Ewa poszła oglądać klasycznego Encrossa w wersji czteroosobowej BMC 850-300. Jesteś chyba? A, bo to jest wersja z łóżkiem piętrowym. Ale tutaj jest sporo miejsca. Aha. Duża jest ta kuchnia. Tu jest całkiem spory stolik. Szafa. Tu jest co? Łazienka? Aż taka duża? No chyba tak. Czekaj. A, okej, bo tu jest głęboko. Hello. Kasetowe WC. I w wersji Encrossa 3-osobowej tutaj jest stolik zamiast tych łóżek piętrowych, który też się zamienia w jedno łóżko, więc jest dodatkowy stolik, ale na wysokość... No, tutaj jest ekstra. Tu jest bardzo... Całkiem spora jest ta przyczepa. To co, bierzemy? Taką możemy. Tylko, że bez łóżka piętrowego. Ta duża... Encross Max cena od 84 900, Encross klasyczny od 72 000. Spora ta bakista jest. Otwiera się, otwiera. Zobaczymy. No tutaj jest koło, dwie butle. Tu na pewno schodek. Trochę rzeczy tu wejdzie. To ta Adria o cenie, o wielkości i cenie niejednej kawalerki warszawskiej. 9 metrów chyba na 2,5. 339 tysięcy. I to jest 900, czyli 9-metrowa. No, taki domek na kółkach to już jest. Nie będę wchodził, bo duże zainteresowanie. Ja już nie wiem, gdzie my jesteśmy i gdzie byliśmy i w której hali jesteśmy i gdzie możemy jeszcze iść. Jakaś mapa by się przydała. O, Benimary. Spędziliśmy kilka tygodni w takich kamperach. Z Detlefsów, chyba tak się wymawia. Pan powiedział, że niestety nic nie ma do 1000 kg, więc... Kroczymy dalej. In Dependo. Hello. Ewa, może łódkę kupimy? Zobacz. Na wodzie można pływać, a jak chcesz jeździć jak przyczepą, to jedziesz na przyczepie. Podobała mi się. Słuchajcie, głowa już mi puchnie od tego wszystkiego. Tu jest podobno 400 pojazdów, 400 przyczep i kamperów. Chodzimy już kilka godzin. Pozwiedzaliśmy, pomacaliśmy. I same dylematy są teraz. Ej, nie weszliśmy do żadnego kampera za 2 miliony. Może poczekamy w kolejce pół godziny. Zgadnijcie, gdzie teraz jedziemy. No. Nie mam pojęcia. Pizza, pizza, pizza. Pizza, pizza, pizza.
O, pizza. Co wybieramy? Hawajską? Na 14, no to. Szpinak, burak, jackfruit, jesieniara. To ja może salami. I ty się tym najesz? Muszę szybko jeść moją, bo jest już zagrożona. Napizzowaliśmy się pod korek. Chyba pora wracać. Poznań żegna nas deszczem. Jeśli jesteście ciekawi naszych przygód z przyczepką, której nie mamy, to lajkujcie, dzwonkujcie, subskrybujcie i oczekujcie następnych odcinków. Hej!